Słuchajcie, doszłam do tego w końcu, co zrobię mu na urodziny, jaką niespodziankę. Huracan Evo. Jest już po 22. Cisza nocna. Twoja nawigacja mówi, kieruj się na północ. Twoja mówi, kieruj się do Boba Tea i wykorzystaj 11 Boba za free. To ten dzień? Tak. Kiedy mamy wszystkie pieczątki? No myślisz, że czemu wyciągnąłem kamerę i chciałem rozpocząć vloga? No wie, coś dziwnego po ciemku rozpoczyna, ale teraz rozumiem. Teraz to jest rozumiesz? Ważne, żeby upamiętać. Mam dwa tematy. Jeden, słuchajcie, nadszedł ten moment, kupiliśmy już tyle Boba Tea, że dzisiaj dostaniemy jeden za darmo. Druga sprawa, zamknęli naszą ulicę. Prawdopodobnie nagrywają tu film, bo ulica jest zastawiona, są patrole, ale może się gdzieś ale kradniemy. Ale właśnie zobaczymy. Zrobimy chyba patrol El Variato, ale najpierw trzeba wziąć Boba Tea. Dzień dobry. Hi. 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 Today is the day. It's our big moment. I don't know if you are ready for this. We got 11! Kłaczek. Dobra, idziemy sprawdzić. Patrolowanie El Variato. Wow, nie wierzę, idę środkiem ulicy. Gdzie ty idziesz? Idź na chodnik natychmiast. Tu jest pozamykane, Mateusz, to jest tajna misja. Wracamy po nocy dzisiaj, dlatego że byliśmy niestety pożegnać się z Jackiem. Musiałem zmienić stronę, bo odpadła mi ręka. W każdym razie my przyjechaliśmy do Los Angeles, a on jak się okazuje wyjeżdża. I nie wiadomo kiedy wróci, chyba za miesiąc. Co się dzieje? Fortnite and I broke my ankle! Oh! Jadą podróżować po Stanach. My na razie tutaj zostajemy, bo nam się tutaj podoba. Co się śmiejecie, dziewczyny? Że vlogujemy po nocy? Ale czekaj, zobacz dokąd my doszliśmy w ogóle. No właśnie to wygląda bardziej chyba jak jakieś wesołe miasteczko niż jak film. To dla ale takich... kto stawia wesołe miasteczko? Ma to już na ulicy. To jest czteropasmówka i oni zamknęli pół cztery miasta. Dojazdówki. I postawili diabelski młyn? To jest niemożliwe, ja nie wiem. Ale nuda. Spodziewałem się czegoś innego. Myślałem, że tutaj będą jakiś film nagrywali. Ale mam pomysł, żeby nie było nudno. W tej sprawie, żeby ten wieczór był dzisiaj trochę magiczny. I zrobię salto. Podejdę do tej pani. A nóż zaklaszcze, a jak zaklaszcze, to ten dzień będzie magiczny i robię to dla was, miejmy nadzieję. Żebyście mieli jakąś rozrywkę, bo bez tego nic by się tu nie wydarzyło. You never know. Okay, it will be show. Wow! 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 Wow. Wow. Thank you, have a good night. Thanks. That was what he did. You like it? I'm so fun. It was awesome. Bye. Have a good night. Bye bye. Widzicie? Ten wieczór naprawdę stał się magiczny. Dobranoc. Do zobaczenia jutro. Tak, bo zawsze w szkole. Słuchajcie, my już jesteśmy po treningu, nie będziemy ściemniać, bo zawsze robimy rano, ale nie zawsze nagrywamy, ale dzisiaj przypadkiem nagraliśmy. Choć to w sumie nie był w ogóle przypadek, ale nagraliśmy. Ale nie są. I była energia, była moc, była adrenalina. Zapraszam was i zaprasza was również moja dziewczyna. Wow, jakie rapsy. No to teraz teledysk. We'll be right back.
Gdzie to znikło? Magic. Mega formę zrobiliśmy przed tym. Dobry trening dzisiaj. No, zobacz jaka super forma. Ty masz super formę. Nie, ja powiem szczerze, że jeszcze tak się nie czuję do końca. Czemu? Że trochę jak na mnie to jestem ulańcem. Czemu? No bo teraz jestem też po okresie i w ogóle. Czemu? Dziewczyny, nie martwcie się, jak macie okres, to woda się zbiera, forma jest dużo gorsza. Czemu? I to jest przed. Ważne, i po... żeby wam facet cały czas przypominał. Słuchaj, to jest tylko okres. To daj minie. Na luz, normalnie jesteś super. Dzisiaj, znaczy dzisiaj też jesteś. Ale też jeszcze coś chciałam nadmienić, bo mi się przypomniało bardzo ważne pytanie wielu dziewczyn. Czy podczas okresu można ćwiczyć? Dziewczyny, nie ćwiczcie, jeśli boli was brzuch, źle się czujecie i masakra. Pierwsze 3 dni są zawsze najgorsze. Nie ćwiczcie wtedy na siłę, nie róbcie tego na siłę. Dopiero jak czujecie, że już jest lepiej, możecie oddychać, ćwiczcie. To była bardzo ważna Dziękuję. Informacja. Cieszę Myślę, się, że mi ją zdradziłaś. Ty, Mateusz, a może ty zrobisz prezentację w... Czemu ja? No bo ty jesteś ładny. Ty zrób, to ty rozmawiasz. To jest motywujące, ty mówisz bo do dziewczyn, sama, że patrzę, to mówisz... O dziewczyny, nie ćwiczcie jak nie chcecie podczas okresu. Mateusz, pokaż formę. Dobra, to ja też pokażę. Dobra, no to ty pierwsza. Wiedzcie wszystko, zobaczycie może naszą przemianę, może będzie gorzej, bo to są stany. Nie, nie będzie gorzej, bo my dużo spacerujemy, wiecie? No, my dużo, my dużo spacerujemy teraz. I od razu jakoś ta forma się poprawia. Jak człowiek mniej siedzi, już o tym mówiłem ostatnio, jak człowiek mniej siedzi, to od razu ma lepszą formę, tak, no, bardziej się chce. Metabolizm jest cały czas podkręcony. Czemu? Dobra, daj, ja pokażę tak, formę, wtedy ty pokażesz formę. Prawda jest, tylko chciałam... Zaczynaj. Prawda jest taka, że praca siedząca nie pomaga, trzeba chodzić. 10 tysięcy kroków dziennie, co najmniej. To ja jednak pierwszy? No dobra, dawaj. Uwaga, ty brałeś udział w zawodach, słyszałam. No to dawaj. O, o! Jeszcze... Wiecie, że w ogóle mamy jakieś tam mistrzostwa Arnold Classic, mistrzostwa Polski. Ale były czasy, co? No, no to proszę bardzo, coś pamiętasz? Poza przodem. Mmm, zawodnik. I paluszkiem oni tak robili, paluszkiem. Poza bokiem. Mmm, kurde, wow. Poza tyłem. Bierę wszystko. No. A ja źle zrobiłem, bo najpierw powinno być tak. I tak, to jest taka ropucha, a tutaj głowa korala. No powiem ci, Jezus. 10. Nie wiem jak to się stało, ale wiem jak to się stało. Jezu, po prostu dużo ćwiczę. Jest taki super. Zawsze marzyłam, żeby mieć wysportowanego chłopaka i to był mój typ. No, tylko że bardziej latino i z zagranicy, nie? Nie, z Polski, biały, z Lęborga. To nieprawda, ja się przekonałem do takiego myślenia. Dobra, już nie zdradzę. No dobra. Dzień dobry. Okej, okay, proszę mam bardzo. Kamela. Poza przodem. Poza przodem? Jaka była? No dawaj, poza przodem. Pięknie. Poza bokiem. Byłam druga na debiutach kiedyś, nie? Jesteś mistrzynią ziemi podlaskiej. Ziemi puckiej. No dawaj. Ty, no nie wiem, kto tak się robił. No Pamela, ty sobie robisz żarty tutaj. Nie, co mam robić? Całe jury. O, czekaj. Super, poza tyłem. Tam złe spodnie. Nie! Ej, no piękna forma. No dziękuję. No wiem, to dziewczyny tak zawsze mają, żalają się na zaś. Wiecie jak jest, nie? Nigdy nie jest dobrze, zawsze może być lepiej. Ej, wiesz, jak tak zaczęliśmy robić te pozy, to w sumie dochodzę do wniosku, że jeszcze bym porobił trochę jakieś cardio albo coś tak dla siebie jeszcze dodatkowo. Idziemy jeszcze coś poćwiczyć chwilę? Możemy. Dobra. Let's go. Kogo ty pocałowałaś? Przepraszam bardzo, ja tu byłem. Widza. Pamela pocałowała widza. Miniatura. Jak to? Mati! Te miniatury to jest taka beka. Stop it! Słuchaj, to nie jest nasza pierwsza, ani ostatnia rozmowa rodzicielska. Wzięliśmy cię na trening, żebyś pobiegał, pokradł szczoteczki i skarpety po ludziach, ale teraz idziemy na miasto i nie możemy cię zabrać. Dobrze? Są dni, w których idziesz i dni, w których nie idziesz. Dobrze? Rozumiemy się? Tak? Rozumiemy się? Dobrze. No nie zawsze można myszkę zabierać ze sobą, ale kotka jak najbardziej. No to kurali jest myszka jako tak. Patrzcie, tu jest taka w ogóle bardzo ładna różowa ściana, różowy budynek. To jest chyba cały budynek taki różowy. Bardzo popularne miejsce, każdy tutaj robi zdjęcia.
Nie rozumiem trochę ekscytacji, szczerze mówiąc. Każdy tu robi, zobacz. 15 dziewczyn no dobra, już rozumiemy. No. Idealne zdjęcie. Mega. Fajne. Super? Zdjęcie. Pokaż, wyszło? No i proszę bardzo. Ty! Nie wyszło. Nie no, wyszło. Nie no, całe zacienione. Nie no, piękne. Ale jakie piękne tło, jakbyśmy mogli mieć na miniaturę Instagrama. Ej, nie. Zróbmy zdjęcie w tle na YouTube tutaj z tą ścianą. Ale ten pan krzyczał na nas, że nie można kamery. I co, mam z telefonem to zrobić? Ej, nie, ja muszę mieć zdjęcie. No mówiłam ci! Idealne tło! Nie rozumiem trochę ekscytacji, szczerze mówiąc. Kupisz mi kota? Nie, co? No spójrz na niego! Porzutujesz sobie! No Pamela, spójrz na niego! No słodki, no piękny! Koral by się też ucieszył. Czy wy to widzicie? To jest sklep. Sklep. Mateusz, zapraszam do wyjścia. No. One nie są na sprzedaż, to są właściciela kota. Co ty robisz? Złaś stąd! No, Pamela, ja bym z nim tutaj tak chodził po tych drzewach. Z koralem nie mogę. Mateusz! Jakbym miał kota, bym mógł z kotem tak wchodzić na drzewa. On nieważne jak spadnie, to zawsze jest na cztery łapy. Żebyś ty zaraz spadł na cztery łapy. Byśmy się tak wie. Policja! Tutaj jest jakiś kot na drzewie. Dzwonię po straż. Weź, tylko nie policja. Jak ty chciałaś konia, to ja nie miałem nic przeciwko, mimo że mówiłem, że Camaro byłoby lepsze. Nie dostaniesz no. kota. Ale ja mam urodziny. Co zasłaniasz? Nie ma przejścia. 18 listopada. Może się złóżcie jeszcze z koralem, jakiś napiszcie list. Droga Pamela. Właśnie, koral ma 11. Ja z nim gadałem i on powiedział, że chce mieć kota swojego. No dzisiaj przed drzwiami, pamiętasz? Powtórzmy to. Rozumiemy się? Dobrze. Widzisz? Ten vlog nie może być kontynuowany, bo wysiadę. Nie, nie wysiadę. Nie chcę. I dobra, czy jest tu coś do wynajęcia? Nie no, Pamela. Był tak suchy żart. Buu! What the fuck? Kot. Stop it. Get some help. Co jest? Wiem już co chcę na urodziny. Co? Huracan Evo. Boże, co? Proszę cię. Najpierw kot, teraz Pamela, Huracan boga. Evo. To jest najnowszy jaki jest. Chyba, że się mylę. Wydaje mi się, że to jest chyba najnowszy. On jest piękny, czy ty to widzisz? Jak nie ma Adriana, no spójrz, jak mi pasuje. Czyli chcesz przejażdżkę Lambo, tak? Czemu przejażdżkę? Te urodziny to będzie masakra. Ja założę kanał na zagranicę i się dużo zarabia na YouTubie. No kto się tak cieszy? Moja rodzyneczka. Nasza rutynka powrotna do domu. Moja rodzyneczka. Nasza mała rutyna po powrocie do domu. Powrót rutin. Się chciałoby, żeby polizał po ustach, ale później będę miał takie będę miał. Moja pupusia. Stop it. Chodź. Ciecia. Opas. Dobra, wyszedł z koralem, więc wreszcie mam czas, żeby wam powiedzieć. Teraz szybka akcja, wędka z pławi. Słuchajcie, doszłam do tego w końcu. Co zrobię mu na urodziny? Jaką niespodziankę? I słuchajcie, kupuję bilety. Już tutaj, nie wiem, widzicie? Jestem na etapie takim, że wybrałam miejsca. I idziemy na walkę Logana Paula. KSI. Mateusz jest z Zajkowiczem
i od jakiegoś czasu jara się też MMA. Zresztą wydaje mi się, że w Polsce teraz każdy przeżywa taki zachwyt MMA i próbuje coś tam robić, spróbować tego sportu. Nawet ja na treningach czasem z nim trochę poboksuję. No a Logan Paul, no to wiadomo, ogromna tutaj gwiazda w Stanach, wszyscy się tą walką jarają, mega tutaj jest hype na to. I pomyślałam, że no, zaskoczę tym Mateusza i zrobię mu tym fajną niespodziankę, mimo że te bilety kosztują. Tu mi wyskoczyło $310, jeden. To jednak, no uważam, że lepiej takie pieniądze przeznaczyć na coś emocjonalnego, na coś, co dzieje się teraz, już nigdy się nie wydarzy, a w pamięci zostanie na zawsze, niż na coś materialnego, co wiadomo, na początku jest fajne, a potem zachwyt przemija. Także, no nic, no. Szaleje. Rząd jest 6, miejsca 11, 12. Może ktoś z was idzie, może się spotkamy. No i nic. No mam nadzieję, że będzie fajnie. Sama się nie mogę doczekać. Walka w ogóle jest 9. Mateusz ma urodziny 18. No ale to będzie taki przedwczesny prezencik. No nic, chyba kończymy tego vloga. Fajnie. Cieszę się, że w końcu wymyśliłam. Do zobaczenia w kolejnym. Zobaczymy, jak Mateusz zareaguje. A nie, czy ja mu to dam teraz? Nie, chyba bliżej walki. Przemyślę to. Do zobaczenia. Hej. Dreams come true, yes you can.